Choroba takajasu, znana również jako zapalenie tętnic olbrzymich, jest rzadką chorobą autoimmunologiczną, która powoduje zapalenie ścian tętnic dużych i średnich kalibrów. Oto krótkie omówienie czynników przyczyniających się do rozwoju choroby, objawów, metod diagnostycznych, leczenia oraz rokowania. Opis. Choroba ta najczęściej zajmuje łuk aorty i jej odgałęzienia. Choroba ta najczęściej spotyka się w krajach Dalekiego Wschodu. Częściej spotykana jest w młodym wieku i częściej u kobiet. Choroba ta diagnozowana jest u jednej osoby na milion. Przyczyny: Nie wiadomo dokładnie, co powoduje chorobę takajasu. Jednakże uważa się, że jest to choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do zapalenia naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do narządów i tkanek. Objawy: Objawy choroby takajasu zależą od obszaru i stopnia zapalenia naczyń krwionośnych. Należą do nich m.in. osłabienie, gorączka, utrata masy ciała, bóle głowy, bóle kończyn, bóle brzucha, bóle klatki piersiowej, krwawienia z nosa, a także zaburzenia widzenia, mowy i koordynacji ruchowej. Diagnostyka W czasie diagnostyki i chorych stwierdza się zwiększenie OB i CRP. Oprócz tego wykonuje się badania obrazowe, takie jak USG, RTG i angiografie. Nie istnieją swoiste markery dla tej choroby. Leczenie. Leczenie choroby takajasu składa się z farmakoterapii oraz interwencji chirurgicznych w przypadkach zaawansowanych. Leki takie jak kortykosteroidy i immunosupresanty, są stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego. W przypadku zaawansowanej choroby, takiej jak niedokrwistość lub niewydolność narządowa, konieczna może być interwencja chirurgiczna, takie jak angioplastyka lub bypass naczyniowy. Rokowanie. Rokowanie w chorobie taka jasu jest zmienna i zależy od stopnia choroby i reakcji na leczenie. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć remisję choroby, podczas gdy inni mogą mieć powikłania związane z chorobą, takie jak niewydolność narządowa lub powikłania zakrzepowe. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w zapobieganiu powikłaniom i poprawie rokowania.